Bayern Monachium wyrzucony z Pucharu Niemiec przez trzecioligowca. Kubo dostał ciekawy prezent za swoją koszulkę. Cristiano Ronaldo śmieje się z 8 złotej piłki Messiego. Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Kolejna wysoka porażka Manchesteru United. Kontrowersyjny wybór polskiego dziennikarza w plebiscycie France Football. Zieliński wzmocni włoską potęgę? Paul Pogba może zostać zawieszony na kilka lat. Karol Świderski rozpoczął treningi w polskim klubie. Real Madryt przedłużył kontrakty ze swoimi brazylijskimi piłkarzami. Dzisiejszy odcinek nie jest darmowy. Żeby go obejrzeć, należy spełnić jeden z dwóch warunków. Albo piszesz, jaki mecz będziesz oglądać w ten weekend, zapowiedzi wszystkich meczów są oczywiście na końcu filmu, albo zostawiasz łapę w górę. Nieśmiało zachęcam wszystkich nowych widzów do subskrypcji kanału. No a teraz sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się ostatnio na piłkarskich boiskach. W Anglii rozgrywano mecze w ramach 1/8 finału EFL Cup. Z rozgrywkami pożegnał się Arsenal, który przegrał 1-3 z West Hamem. Jedna z bramek dla Młotów padła po pechowej interwencji Jakuba Kiwiora. Polak rozegrał cały mecz i jako jeden z nielicznych tamtego wieczora nie zawiódł. Kolejną wysoką porażkę zaliczył Manchester United. Tym razem Czerwone Diabły przegrały 0-3 z Newcastle United. Przypomnijmy, w poprzedniej rundzie Sroki wyeliminowały inny zespół z Manchesteru, Manchester City. Awans do kolejnej rundy EFL Cup wywalczył Liverpool, który pokonał 2-1 Bournemouth. Ozdobą spotkania był piękny gol Darwina Nuneza. W Niemczech rozegrano mecze 1/16 finału Pucharu Niemiec. Byliśmy świadkami jednej z największych sensacji XXI wieku. Bayern Monachium został wyeliminowany przez FC Saarbrücken po tym, jak przegrał 1-2. Trzeba tutaj powiedzieć, że FC Saarbrücken jest obecnie 15. drużyną trzeciej ligi. Jest to kompletna kompromitacja drużyny mistrza Niemiec. Po meczu w język nie gryzł się Thomas Müller. Oprócz krytyki zespołu powiedział o braku szacunku swoich kolegów do kibiców Bayernu. Logicznie rzecz biorąc, kibicom najbardziej zależy na wyniku i meczu. W piłce nożnej można przegrać spotkanie. Muszę się jednak zgodzić z fanami. To nie do przyjęcia, że tylko 3 czy 4 zawodników wie, jak ich szanować. W trakcie meczu poważnej kontuzji doznał Matthijs de Ligt. Przerwa Holendra może potrwać od 4 do 6 tygodni. Jak Bayern na to zareaguje? Opowiem o tym w dalszej części materiału. W innym ciekawym spotkaniu VfL Wolfsburg pokonał RB Lipsk 1-0. Bramkę w meczu FC Sankt Pauli Schalke strzelił Marcin Kamiński. Niestety jego drużyna przegrała 1-2 i odpadła z rozgrywek. W Hiszpanii rozgrywano mecze w ramach 1/64 finału Pucharu Króla. Byliśmy świadkami kilku wysokich porażek. Getafe na przykład rozgromiło aż 12-0 drużynę CF Tardienta. Podobnie zakończyła się rywalizacja Hernan Cortes z Betisem. Klub z La Ligi wygrał 12-1. Real Sociedad na wyjeździe pokonał CD Bunol 1-0. W trakcie tej rywalizacji pewien chłopiec poprosił Takefusę Kubo o koszulkę. 22-latek mu ją wręczył, po czym w ramach wdzięczności od kibica otrzymał paczkę chipsów. We Włoszech odbywały się mecze w ramach 1/16 finału Krajowego Pucharu. Wysokie zwycięstwo odniosła Salernitana, która pokonała 4-0 Sampdorię. Asystę przy golu otwierającym wynik spotkania zaliczył Mateusz Łęgowski. Awans wywalczyło Cagliari, które po dogrywce pokonało Udinese 2-1. Cały mecz rozegrał Mateusz Wieteska. W Polsce rozgrywano mecze w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Pewny awans wywalczył Lech Poznań, który rozgromił Zawiszę Bydgoszcz 4-0. Długo wyczekiwany debiut w barwach Kolejorza zaliczył Ali Golizadeh. Awans wywalczył Raków Częstochowa, który po dogrywce pokonał 2-0 ŁKS Łódź. W ostatnim czwartkowym spotkaniu Legia Warszawa pokonała GKS Tychy 3-0. Wróćmy jeszcze na moment do tematu złotej piłki. Po raz 8 ten plebiscyt wygrał Lionel Messi. W sieci pojawiły się informacje na temat samego głosowania. Polski dziennikarz Maciej Iwański tak rozłożył swoje głosy. Na pierwszym miejscu Messi, potem Mbappe, Vinicius Junior, Haaland oraz Lewandowski. W rozmowie z WP Sportowe Fakty Iwański tłumaczył się ze swoich wyborów. Tak skomentował trzecie miejsce Brazylijczyka. Na trzecim miejscu postawiłem na Viniciusa, bo jestem naprawdę pod wrażeniem, w jaki sposób walczy z rasizmem, który go dotyka. Podziwiam, jak to wytrzymuje i się temu przeciwstawia. Oczywiście to dodatkowo kapitalny zawodnik, zresztą tak jak i Haaland. Uważam jednak, że to, co działo się za plecami Messiego i Mbappe, nie miało już znaczenia. W sieci po tym komentarzu zawrzało. Bardzo wiele osób się z takim powodem wyboru nie zgadzało, a wręcz wyśmiewało. Dobrze, że Maciej Iwański nie głosował w konkursie na najlepszą zawodniczkę MMA, bo na trzecim miejscu byłaby Maja Staśko, gdyż w piękny sposób walczy z hejtem w sieci. Na gali Fame podała nawet numer telefonu zaufania. Pan Maciej potwierdził tylko, że to plebiscyt popularności. Ponowny wybór Messiego na zwycięzcę plebiscytu wywołał sporą burzę w Hiszpanii. Redaktor naczelny gazety AS Tomas Roncero powiedział, że Messi co prawda ma 8 złotych piłek, a powinien mieć 5. Jego opinia została udostępniona w mediach społecznościowych. Komentarz postanowił zostawić sam Cristiano Ronaldo, który wysłał 4 płaczące ze śmiechu emotikony.
Co Bayern Monachium zamierza zrobić w obliczu kontuzji De Ligta? Według informacji niemieckiego Bilda znowu wrócił temat Jerome Boatenga. Doświadczony Niemiec w czwartek trenował z drugą drużyną Bayernu. Gorącym zwolennikiem zatrudnienia Boatenga jest Thomas Tuchel. W związku z tym już niedługo możemy być świadkami wzmocnienia linii defensywnej Bawarczyków. Wciąż pod znakiem zapytania stoi przyszłość Piotra Zielińskiego. Jego kontrakt z Napoli obowiązuje do czerwca przyszłego roku. W związku z tym 1 stycznia będzie mógł podpisać kontrakt z nowym klubem. Według informacji La Gazzetta dello Sport, Bartłomiej Bolek, który jest agentem Zielińskiego, miał się spotkać z dyrektorem sportowym Juventusu, Cristiano Giuntoli. Nieoficjalnie mówi się, że ma dojść do spotkania także z dyrektorem Interu, Piero Ausilio. Pola Pogbę może czekać bardzo długa przerwa od piłki nożnej. Francuski pomocnik jest obecnie zawieszony po pozytywnym wyniku testu antydopingowego. Niedługo poznamy oficjalny wyrok, który może de facto przekreślić karierę Francuza. Według La Gazzetta dello Sport Pogbie w najgorszym przypadku grozi 4-letnie zawieszenie. Jest to jednak mało prawdopodobne. Najpewniej może to się skończyć 2-letnim rozbratem z futbolem. Pol po ogłoszeniu wyroku będzie miał dwie opcje. Przyjęcie wyroku i współpraca albo proces przed Trybunałem Antydopingowym do spraw sportu. Polski piłkarz amerykańskiego Charlotte FC rozpoczął treningi w Śląsku Wrocław. Mowa o Karolu Świderskim, który sezon MLS zakończył 26 października. Napastnik, aby pozostać w formie, postanowił rozpocząć treningi z aktualnym liderem Ekstraklasy. Śląsk podzielił się tą informacją, wrzucając kilka zdjęć ze Świderskim w klubowym stroju. Piłkarz chce jak najlepiej przygotować się do listopadowych meczów reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zmierzą się w ostatnim eliminacyjnym meczu z Czechami, a potem w towarzyskim spotkaniu z Łotwą. Real Madryt jest zainteresowany piłkarzem portugalskiego Sportingu. Królewscy muszą sobie aktualnie radzić bez Edera Militao, który na początku sezonu zerwał więzadła krzyżowe. Klub latem postanowił nie ściągać nikogo w miejsce Brazylijczyka. Włodarze mieli jednak ostatnio zmienić zdanie. Według hiszpańskiego Asa Real jest zainteresowany Gonzalo Inacio ze Sportingu. Piłkarz w kontrakcie ma wpisane 60 milionów klauzuli odstępnego, co nie jest astronomiczną kwotą. 22-latek na Estadio Santiago Bernabeu może trafić już zimą. Pozostańmy jeszcze przez moment przy drużynie Realu Madryt. Królewscy ogłosili bardzo ważną wiadomość. Klub przedłużył do 30 czerwca 2027 roku kontrakt z Viniciusem Juniorem. Dość długo toczyła się dyskusja na temat długości umowy. Brazylijczyk chciał kontraktu do 2026 roku, Real do 2028. Ostatecznie umówiono się na rok 2027. Współpracę z Królewskimi przedłużył także Rodrigo. Nowy kontrakt 22-latka obowiązuje do czerwca 2028 roku. W klauzuli odstępnego zapisano 1 miliard euro. Rodrigo ma zarabiać 8 milionów euro plus bonusy. Sprawdźmy, co ciekawego czeka na nas w piłkarski weekend. W Anglii zaplanowano 11. kolejkę Premier League. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja Newcastle z Arsenalem. Pozycję lidera będzie bronił Tottenham, który podejmie drużynę Chelsea. We Francji czeka na nas 11. seria spotkań Ligue 1. PSG o kolejne punkty powalczy z Montpellier. Ciekawie może być w Nicei, gdzie drużyna Marcina Bułki podejmie Rennes. W Hiszpanii zaplanowana jest 12. kolejka La Ligi. W najciekawszym meczu Real Sociedad podejmie FC Barcelonę. Real Madryt natomiast zmierzy się z Rayo Vallecano. W Niemczech rozgrywane będą spotkania w ramach 10. kolejki Bundesligi. Absolutnym hitem będzie starcie Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. Ciekawie może być także w meczu 6. Hoffenheim z pierwszym Bayerem Leverkusen. We Włoszech 11. seria spotkań Serie A. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Atalanty z Interem. Wysokiego poziomu możemy się także spodziewać po meczu Fiorentiny z Juventusem. A co ciekawego zaplanowano na 14. kolejkę Ekstraklasy? Serię ligowych porażek postara się przerwać Legia Warszawa, która na wyjeździe zmierzy się z Radomiakiem Radą. Fotel lidera będzie bronił Śląsk Wrocław, który podejmie czerwoną latarnię ligi, ŁKS Łódź. Na który mecz czekasz najbardziej? Daj znać w komentarzu pod filmem. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!